Sol, jesteś wreszcie. Mam już dość tańców z Maxem. Wpadam w histerię. Kochanie, musisz mi pomóc. Tak, ale poświęć trochę uwagi temu biedakowi. Mógłbyś dotknąć jego ramienia, zrobić mu masaż czy coś? Nie ma mowy. Przestań. Nie mogę. Umówiłyśmy się z Rachel z dwoma chłopakami z Latino. A Max? Nie wiem. Proszę, zabaw go jakoś. Potańczcie albo coś. Kocham cię. Pa, trzymaj się. Czemu ja jestem taka głupia? Co jest ze mną nie tak? Tu jestem. Nigdzie nie widzę Sol. Dokąd poszła? Pewnie dalej zabawia chłopaków z Latino. Nie odstępują jej na krok. Nie obraź się, ale jeśli się nudzisz, lepiej idź już do domu. Masz rację. Zatańczysz ze mną? Oszalałeś? Proszę, ja nie tańczę. Poprowadzę cię, tylko zatańcz. Ale tylko chwilę. Dobrze. Widzisz? Świetnie tańczysz. Wszystko w porządku? Tak. Przepraszam. Chodź. Nie powinienem był tego robić. Wybacz. Nic się nie stało. Przepraszam. Czemu mnie pocałowałeś? Bo świetnie się z tobą bawiłem i miałem na to straszną ochotę. A co z Sol? Olewała mnie przez cały wieczór. Spędziłem więcej czasu z tobą niż z nią. Idę już. Nie chcę ci psuć wieczoru. Nie pleć bzdur. Może pójdziemy coś zjeść i pogadamy. Zgoda? Podwójny, proszę. Rozchmurz się. Widziałaś? Tak, ale zrozum. Lupe i Nico poznali się wiele lat temu i od dawna się kochają. Czy nam się to podoba, czy nie? Wiem, ale nic na to nie poradzę. Ona jest moją wielką miłością. Nie bierz tego tak poważnie. Zobaczysz, że kiedyś poznasz super fajną dziewczynę. Przystojniak z ciebie. Jesteś interesujący i zabawny. Dzięki. Zapomnę o niej. Będzie trudno, ale nie mam wyboru. A co z tobą? Gdzie Iñaki? Nie wiem. Przyjechała jego kuzynka i go wcięło. Nie rozumiem. Ta laska jest strasznie namolna. To jakaś wariatka.
Ciągle za nim łazi. Sama tego nie rozumiem. Ona go pilnuje, jakby był jej bratem. Jestem lekko skołowany. Siostra, bliźniaczka, czy jak? Wypijesz podwójny soczek? Nie top smutków w alkoholu. Jeszcze jeden podwójny. To strategie piłkarskie. Skąd wiesz? Jako dziecko byłem świetnym napastnikiem. To wtedy istniał futbol? Tak, i podstawowy skład Milanu. Tak? To pewnie jakaś lipa. Szkoda, że cię nie poznałam, zanim się tak posypałeś. Już się wtedy urodziłaś. Jak możesz tak mówić? Co robisz, Almo? Nie, jak to nie? Nie! Halo? Policz wszystko. Papiery nam pospadały i szukaliśmy ich. Właśnie. Znowu spadły. To strategia jutrzejszego meczu. Skąd wypadła? Z tej kurtki. Czyja to? Pewnie jednego z chłopaków. Mogę prosić moją? Numerek 22. Co to za strategia? Na jutrzejszy mecz. Proszę. Dziękuję. Przyszedłem po kurtkę. Która to? Chcę coś wyjąć. Ja go obsłużę. Mam kłopot z cyferkami. Podaj mi ją. Dziękuję. To ta? Tak. To chłopak z przeciwnej drużyny, nie? Co robi ze strategiami naszych? Ktoś musiał mu je dać. Ale jak? Właśnie. I kto? Po prostu powiedziałam, że chcę i już. A czego chcesz teraz? Masz ochotę na coś świeżego? Tak, chodźmy. Proszę, ty pierwszy. Mamy komplet. Chwileczkę. Co jest? Vico zostawiła mnie w szatni. W szatni? Nigdzie jej nie ma. Widziałem ją z chłopakiem spoza szkoły. W dziwnych ciuchach i z kolczykiem. Mniej więcej. A co? Dokąd poszli? Mieli pogadać i wrócić. Ten koleś ją pobije. To wariat. Idę po nią. Czekaj. Proszę nikogo nie wpuszczać. Nie mogę oderwać od ciebie oczu, laleczko z Latino. Ja od ciebie też. Ale ta imprezka robi się nudna. Tak. Jak nie podają alkoholu, nie ma zabawy. Mamy zakaz. Zapomniałam, że to kinderball. Nie śmiejcie się. Mamy się płaszczyć przed waszymi kolegami i żebrać o alkohol? Jasne. Chodźmy. Zdrówko. Jak się macie? Bardzo dobrze. Ale przydałoby się nam trochę alkoholu. Chłopaczki z elit nagle wydoroślały? Dobra. Żebyście później nie gadali, że jesteśmy samolubni. Bo nie jesteśmy. Serio? To dawaj. Chwileczkę. Tak za darmo? Nie ma mowy. Ile chcecie? Daj spokój. Lepiej spróbujmy swoich sił przed jutrzejszym meczem. Co wy na to? Wypijemy po parę drinków. Chyba umiecie już pić. Nie wiesz, z kim zaczynasz. Wy z tej butelki, a my z tej. Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma.
Jesteśmy królami picia. Pij!